to mogą być fajne ryby. Naprawdę. Jest. Rok temu dokładnie w tym miejscu wyjąłem pięknego amura z powierzchni na chleb, ale pytanie się nasuwa, czy po roku czasu te amury tutaj nadal pływają? Bo nie oszukujmy się, od tamtego momentu minęło bardzo dużo czasu i bardzo dużo ludzi tutaj przyjeżdżało połowić ryby i dokładnie wiedzieli, w jaki sposób po moim filmie złowić te amury. I też słyszałem nawet, że były osoby, które tutaj kusowały. Dlatego dzisiaj musimy spróbować namierzyć te amury, a jeśli chodzi o namierzanie, to w tym roku dysponuję nową technologią. A jeśli mowa o technologii, to pierwszą rzeczą, jaka mi pomoże dzisiaj zlokalizować te amury, to jest przede wszystkim dron, który będzie sobie u góry latał i z góry patrzył, czy przy powierzchni nie poruszają się jakieś piękne, wielkie obiekty w postaci amurów, a może i karpi. A druga rzecz jeszcze bardziej zaawansowana to, dokładnie, jest to Dipper, czyli echosonda. I jak dobrze już wiecie, od dłuższego czasu partnerem mojego kanału jest sklep wędkarski.pl, gdzie z kodem GRADU kupicie 5% taniej sprzęt renomowanych marek. I to właśnie sklep wędkarski ogarnął mi na dzisiejszą wyprawę tego Dippera. I jeśli chodzi o zastosowanie takiego sprzętu, to po pierwsze szukamy sobie ryb. Dzięki tej echosondzie jesteśmy w stanie namierzyć, jakie ryby występują w danym łowisku. Echosonda nam pięknie to wszystko rysuje. Po drugie jesteśmy w stanie zobaczyć twardość dna i co się znajduje przy dnie, czy dno jest zarośnięte, czy jest bardzo muliste, czy jest twarde, czy leżą tam jakieś patyki. A po trzecie możemy sobie przede wszystkim zobaczyć temperaturę wody i głębokość, co jest bardzo ważne na przykład dla karpiarzy, ale także i spinningistów. I na przykład ja też będę używał tego sprzętu na wyprawach podlodowych, bo będę sobie wiercił po 10, 15, 20 dziur, będę sobie wkładał tego oto diperka do dziurki i będę sobie patrzył, czy w mojej dziurze stoją jakieś okonie, jak nie, to będę szedł dalej i w taki sposób nie będę marnował czasu, tylko skupiał się na łowieniu pięknych ryb. Dipper prezentuje się następująco. Wyjmę go teraz, tego pokrowca. Pokażę wam, co to jest za sprzęt. Tutaj mam uchwyt na niego na wędkę, a sam w sobie dipperek prezentuje się następująco. Jak widzicie, ja mam wersję Dipper Chirp Plus 2, czyli najnowocześniejszą echosondę od dipperka. I zaraz będę wam pokazywał, o co w ogóle takiego sprzętu nad wodą się używa. Mojego dippera dzisiaj będę używał na karpie, piówce, bo zestaw musi być mocny, żeby go nie zerwać. Mamy tutaj takie trzy dziurki. Ta najbardziej od góry jest po to, żeby zamocować to na ponton. Tutaj, czy tutaj możemy sobie zamontować do rzucania. Zanim zarzuciłem tego dippera, żeby sobie przeskanować dno, to już zauważyłem spławy dużych ryb. I to prawdopodobnie są amury, więc zanim zarzucę tą echosondę, chyba już wiem, że coś tutaj dalej pływa, więc pięknie. Jak widzicie, uchwyt telefonu już sobie przymocowałem. Echosonda Dipper jest w wodzie. W momencie, kiedy ona wpada do wody, ona się automatycznie sama włącza i teraz jedyne, co musimy zrobić, to włączyć Wi-Fi, znaleźć sobie dipperka tutaj w Wi-Fi i sobie po prostu go połączyć. No i teraz nie pozostaje nam nic innego, niż po prostu rzucać naszego dipperka, odpalić sobie aplikację na telefonie i zerkać, jak wygląda nasze dno i czy są tutaj jakieś ryby, więc działamy. Weźmiemy sobie kąt wiązki 47 stopni po to, żeby zobaczyć, jak największy obszar wody, żeby zobaczyć ryby. Wielkość ryb weźmiemy sobie. O, niech będą też małe. Tryb nocny, nie. I czułość dajmy na 77%. Zwijamy sobie powolutku, cały czas patrząc, co się dzieje. 2,6 metra w tamtym miejscu mamy. W dalszym ciągu 2,6 i będziemy sobie zerkać, czy są jakieś ryby. Przy dnie mamy jakieś roślinki, widać jakieś wodorosty, co chwilę się wyłaniają. A jeśli chodzi o rybki, to na razie nic nie namierzyliśmy. Ale spokojniej. O, jak widzicie, powoli zaczyna się tutaj jakaś górka, wypłucenie. 2,3 metra. 2,2 metra tutaj już mamy, bliżej mnie. No i nad tym dwumetrowym już widać jakieś rybki. Przy tych roślinach, przy dnie stoją jakieś rybki.
ale to wcale mnie nie dziwi. Mamy jakieś zapisy. Dobra. Zobaczmy sobie, jak wygląda sytuacja na środku, bo tutaj na środku tata zawsze mówił, że 6 metrów głębokości. Sprawdźmy to. Obalimy te mity. Echosonda poleciała. No i sobie zobaczmy, czy to, co mówił mój tata zawsze, czy to jest prawdą? Zobaczymy. Dobra, echosonda wpadła. Już powoli zaczyna czytać nam. Na razie mamy 2,8 metra. Żadnej ryby nie namierzyliśmy niestety. 2,9 metra. Tylko, że tak trochę zwiewa nam wiatr. 2,8. No powiem wam szczerze, że tata coś chyba kłamał. Gdzie tutaj to 6 metrów? No ja tutaj 6 metrów to nie widzę. Widać na dnie za to dużo mułu. Bardzo dużo mułu. Dobra, zmienimy sobie trochę bardziej większą dokładność i zmienimy sobie wiązkę tą z 47 na 7 i zobaczymy, czy teraz zacznie coś lepiej pokazywać. Teraz będzie bardziej dokładnie widać dno, jakie tutaj jest. Więc zarzućmy sobie jeszcze raz. Teraz mamy wiązkę ustawioną na 7% i teraz mamy dosyć bardziej wyraźniejszy ten odszczyt. Widać, że przy dnie coś tam się zaczyna rysować tej toni. Prawdopodobnie jest to jakaś drobnica. No i mamy tutaj 2,7 metra, więc no nie wiem, gdzie te 6 metrów, ale widzicie, tam już powoli ten zbiornik właściciel zasypuje, więc możliwe, że po prostu zasypał to, że już nie ma takiej głębokości, jak była. Dobra, ustawmy sobie jeszcze kąt wiązki 20% i dajmy sobie bardzo dużą czułość, tylko mi to przeszkadza. 82% i spróbujmy rzucić tam pod tą trzcinkę, pod te drzewa, gdzie tam będę szukał amurów. Dobra, tam mamy 1,90 m ogólnie. No i tam już mamy jakieś zapisy. Widzimy, że jest dużo mułu. Dużo mułu, aczkolwiek... O, co to jest takie przy dnie? Czyżby to była roślinność? Albo jest to ławica ryb? No wygląda mi to bardziej na ławicę ryb, jakieś bardzo duże obiekty. Ławica ryb, ławica ryb. O, znowu mamy. Uhu, patrzcie się. To już jest ryba i to już jest... No, tutaj jest jakaś duża ryba. Możliwe, że właśnie, drodzy widzowie, właśnie znaleźliśmy amura. Jest to bardzo możliwe, bo wcześniej mogła być to wielka kępa roślinności, a ta ryba jest w wielkości... Duży zapis. Ojojoj, mamy kolejny duży zapis. Patrzcie się. Dobra, mamy ryby. Czyli one tutaj stoją przy dnie. No i powiem wam, że to są takie zapisy dosyć fajne. Prawdopodobnie w tym momencie znaleźliśmy amury. Czyli tam coś jest, coś tam jest. Dobra, rzućmy sobie jeszcze raz, tylko dalej i zobaczmy. Dobra, pięknie poleciało. Oho, i od samego wpadnięcia już mamy ryby. Bardzo dużo ryb. Jest tam sporo ryb. Patrzcie się, ile tam jest ryb. I to kurde, takie... No powiem wam, że to są takie ślady, które no... To mogą być fajne ryby. Naprawdę. Zobaczcie, 2,4 metra głębokości, a te ślady są takie naprawdę szerokie. Bo jeśli chodzi o echosondę, to wysokość zapisów może świadczyć o wielkości ryb. Pięknie, tam jest sporo ryb.
No, dużo ryb tam siedzi, naprawdę dużo. A widzieliście tam na środku, tam w ogóle nie było nic. Wszystkie ryby są po prawej stronie. I jak sami widzieliście, dzięki Deeperowi znalazłem stado ryb i to stado pięknych ryb i wydaje mi się, że chyba to są te amury. Więc ja powolutku zabieram się za ogarnianie wędek, zakładamy chleb, zaraz polecimy sobie dronem, troszkę podnęcimy, rzucając troszkę więcej tego chleba i wyczekujemy. Wyczekujemy i jeszcze raz wyczekujemy na to, aż te amury podniosą się z dna do powierzchni i zaczną żerować na tym chlebie. No to idziemy podnęcić trochę chlebem, rzucimy im tam chlebek, żeby troszkę sobie pojadły, żeby poczuły się bezpiecznie, żeby potem bezproblemowo pobrały mój chleb i żeby się przede wszystkim nie bały pobrać ten mój chleb, więc sobie troszkę tego chlebka tu rzucimy. No i będziemy obserwować, czy amury do niego podchodzą. Jesteśmy w krzaczkach, widzę sporo drobnicy. No i rzucamy ten chlebek. Chleba mi dzisiaj nie braknie, bo kupiłem dwa. Rzucimy jeden większy, co by drobnica nie zeżarła. Dobra, pięknie. Chlebek rzucony. Idziemy teraz montować zestaw na chleb. I tak jak rok temu łowiliśmy na spirulino, tak samo i tym razem będziemy łowili na spirulino. Tylko uważajcie, bo tego nie można używać na PZW. Takie są przepisy, a ja dzisiaj jestem na prywatnym dzikim zbiorniku, więc tutaj mogę. 12 gramów od Jacksona, do tego tutaj fluorokarbon 0,40, na końcu duży haczyk, chleb i to wszystko. Myślę, że tak przypon dam sobie z fluorokarbonu z 1,5 metra i działamy. Haczyk dzisiaj zastosuję taki z Ownera, jedyneczka. Mocny, wytrzymały, duży hak, bo tutaj dzisiaj nie polujemy na małe ryby, oj nie. Pierwsze jakieś większe spławy po dorzuceniu chleba już zauważyłem. Pod samą trzcinką, pod samym drugim brzegiem. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Niech rybki sobie pływają. Niech do nich dojdzie, że jest chlebek. Bardzo z tego powodu się cieszymy. Dobra, no to wbijamy nasz haczyk w chleb i zobaczymy sobie, jak daleko będziemy w stanie rzucić naszym zestawem. I czy w ogóle doleci mniej więcej tam, gdzie chcę, żeby doleciało. Zanurzymy sobie na chwilkę chlebek w wodzie, żeby był cięższy. No i próbujemy. No i powiem szczerze powiedziawszy, że jest git. Ja to mam ostatnio szczęście do pogody. Niestety akurat dzisiaj tylko znalazłem czas. No i zobaczcie, co się dzieje. Burze dookoła. Prawdopodobnie jedna za jakieś 2 godziny tutaj przybędzie i mnie zmoczy. A tak w ogóle to patrzcie, co tutaj się dzieje. Tak, dlatego tak mało filmów ostatnio było. Krystian się ochajtał. Uhu! Dobra, szybka decyzja zapadła. Pakuję się i idę do auta, przeczekam burzę, bo ewidentnie ta burza tutaj do mnie dojdzie. I niestety, no, taki mamy klimat. To oznacza tylko jedno. Ucieczka. Ale na szczęście uciec mi się udało, bo już tak pioruny waliły, że szok. Zobaczcie, co się dzieje za oknem. No nie za dobrze to wygląda. O, widzieliście piorun. W momencie, kiedy zwijałem wszystkie swoje wędki, to widziałem, jak amury 2 razy pobrały chleb. Czyli jednak są. Są tutaj te amury. No i teraz pytanie, jak długo będzie burza i czy dam radę dzisiaj jeszcze coś tutaj połowić, bo ogromnie się zaniosło. Ja nie będę tutaj czekał. Parę kilometrów stąd mieszkają moi rodzice, więc pojadę sobie do nich na kawkę. No i wrócimy tu może za 1,5 godziny, może 2. Zobaczymy. Ciekawe, czy do domu dojadę. Ja nic nie widzę. Co jest grane, ty? I to jest prawdziwa wędkarska przygoda, co? Ty, grad pada, no nie! Żeby mi szyby nie wybiło! Gradu, co ty robisz? Miałem dzisiaj już tutaj nie wracać, bo zapowiadają kolejną burzę, ale jednak stwierdziłem, że wpadniemy i to głównie za namową tego oto pana, bo przyjechał ze mną wędkarz. Hello. Przyjechał ze mną mój tata, mówi, dobra, to chodź, pojedziemy, zobaczymy. Tata jest ciekawy też tych amurów. No to co, działamy. Pierwsze co robimy, biorę chleb, zanim cokolwiek rozłożę, idę w krzaki i rzucamy i patrzymy, czy amury wyjdą na żer. Jak amury wyjdą na żer, to wtedy rozkładam wędkę, rozkładam kołyskę, wszystko i próbujemy je dopaść. No to po raz trzeci dzisiaj. Rzucamy chlebek, niech jedzą. I zaraz będziemy obserwować, co się dzieje. Pogoda nie jest dzisiaj łaskawa.
nakryłem kamerę, żeby nie zamokła. No i czekamy, no zobaczymy, czy ta chmura się bardziej tutaj przybliży do nas, czy nie. W razie W, jak widzicie, nawet nie mamy wędek rozłożonych, nic, bo po prostu czekamy. Patrzymy, czy amury wyjdą do powierzchni, czy będą żerowały i wszystko się okaże. Jest godzina 16, więc jak coś mamy jeszcze czas, żeby połowić, nawet jakby godzinę padało, to myślę, że od 17 do 21 to jest idealna pora na te amury z powierzchni, więc poczekamy w razie W. No i tak właśnie z tatą sobie siedzieliśmy i mówiliśmy, że przy takim deszczyku to jest chyba najlepsza pora na takie amury. No i nie myliliśmy się, bo właśnie jeden z chlebków, ten najbardziej pod drzewami, zniknął i to zniknął w paszczy jakiejś dużej ryby. Także powolutku chyba trzeba rozkładać wędkę. Deszczyk pada, ale powiem tyle. Zarzucamy, bo kolejny chleb zniknął. Także amury wyszły, żerują, więc rzucamy. I naszym celem jest rzucić jak najbardziej pod tą wierzbę tam, bo to właśnie tam znikały te chlebki. Zanurzamy, żeby był chleb cięższy. No nie ma tragedii. No. I teraz zaczynają się emocje, bo już leży mój chlebek i teraz tylko jesteśmy skoncentrowani na jednym chlebku, na tym, na końcu mojego zestawu. No i czekamy. Podbierak rozłożyłem, bo powiem wam szczerze, pokrapuje, ale nie grzmi, więc chyba zostaniemy. A amury coś tam żerują, więc chyba się przyda. Oby. I tak właśnie posiedzieliśmy z tatą z godzinę w tym deszczu i po wszystkich znakach, jakie zauważyliśmy na wodzie i po znikających chlebach stanowczo mówimy, iż amury tutaj dalej są i nawet żerują. I teraz wystarczy tylko przy odrobinie szczęścia poczekać na jakieś branie. I miejmy nadzieję, że niedługo zobaczymy się z piękną bestią w kołysce. Będzie coś z tego, tata? Jasne, jak ja jestem, to zawsze. I tak jak na początku wam mówiłem, dzisiaj postaramy się znaleźć te amury dzięki technologii i jak widzieliście, na echosondzie je znalazłem dzięki Deeperowi i znalazłem je także dzięki dronowi. Przed chwilą wykonałem lot, na którym bardzo dużo się nagrało i sami zobaczcie efekty tego nagrania. Jak widzieliście, amury na dzikiej cegielni nadal są, dobrze się miewają i jest ich parę sztuk, nie tylko jedna. My już nic nie przedłużamy, bierzemy się z tatą za łowienie. Z racji, że mój chleb zazwyczaj jakoś układa się na wodzie niemalże pół metra od mojego spławika wodnego, to stwierdziłem, że skrócimy sobie przypon, dzięki czemu możliwe, że będę dalej rzucał i też nie będzie się robił taki, wiecie, balon w wodzie, żeby też dodatkowo nie płoszył ryb. Więc skracamy sobie przypon tak do metra, miałem z półtora i rzucamy. Dobra, oddałem przepiękny rzut pod samą trzcinę na drugim końcu i faktycznie lepiej z tym krótszym przyponem to leci. Teraz wystarczy tylko czekać. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że prawdopodobnie wrzuciłem amurowi na głowę ten chleb, bo jak wrzuciłem, to się spłoszył i uciekł, ale spokojnie, on tam sobie wróci. Z racji, że dzisiaj jest mój tata, to stwierdziłem, że wyciągamy drugą wędkę, bo czemu by nie, tym bardziej, że te amury są i z lewej strony, i z prawej. Więc trzeba rzucić jedną wędkę tu, drugą tu i próbować przechytrzyć jakiegoś. Na razie nam się średnio udaje, więc kombinujemy.
I tak w dalszym ciągu czekamy z tatą. Amury co chwilę żerują, pobierają chleb, ale niestety nie nasz. Co prawda mieliśmy przetestowanie naszego chleba przez Amura, bo tylko tak głową trąciły. Prawdopodobnie może zobaczyły haczyk i dawały sobie spokój. I tak czekamy. Co chwilę coś na wozie się dzieje. Ja już taki, wiecie, podekscytowany. Co chwilę gdzieś tam są jakieś wiry, jakieś spławy tych Amurów. Zaczynają, że tak powiem, czym bliżej wieczora, tym chyba coraz bardziej zaczynają się kręcić. Mamy jeszcze trochę czasu i miejmy nadzieję, że w końcu doczekamy się tego brania. Latając dronem zaobserwowałem bardzo ciekawą rzecz, którą wam w tym momencie pokażę. Wydaje mi się, że Amury boją się naszych powierzchniowych spławików, bo w momencie, kiedy podpłynęły pod nasz chleb, to one aż normalnie uciekły i robimy małą zmianę. Montujemy ciężarek, który będzie leżał na dnie i robimy przypony po 3 metry z fluorokarbonu i na to zakładamy chleb, żeby wypłynął na samą powierzchnię, bo tutaj mamy mniej więcej 2,7, 2,8, 2,9 metra i wtedy chleb będzie sam. Bez spławika powierzchniowego i możliwe, że w ten sposób przechytrzymy Amury, bo ewidentnie przeszkadza im ten spławik powierzchniowy i się boją. I w tym momencie jest idealnie, bo rzuciliśmy, daliśmy nawet troszkę większy grunt niż te 3 metry i chleb sam, bez żadnego spławika powierzchniowego, leży na powierzchni, więc myślę, że teraz te Amury powinny się na to nabrać. Doczekałem się. Wypnij mi kamerę. Albo ja ci pomogę. I tak. Macie podbierak? Mamy, tutaj jest jak coś. Spokojnie. Trochę się pomęczymy z nim. Ciekawe jakie będzie wielkości, co? No mały nie jest. Dobra, chodź tu już. Będzie ci tego. No nie spodziewałem się, że go dzisiaj złapę. Tego dziada. Rozmiarowo chyba taki jak rok temu. Chyba silna. Chodź. Chodź. Panu się coś? Dobra, nie. Wędkę możesz wziąć. Ulalalala. O, jest kawał. I tak samo jak rok temu, tak samo i w tym roku udało się złowić Amura z powierzchni na chleb. Przepiękna bestia. Myślę, że rozmiarowo jest bardzo podobny do tamtego sprzed roku. Myślę, że wymiarowo i rozmiarowo, wagowo jest naprawdę podobnie. Piękne branie z powierzchni na chleb. I tak jak mówiłem w odcineczku, spławika powierzchniowego się bały. Zmieniliśmy zestaw na łowienie z dna. 3-metrowy przypon na chleb, żeby wypłynął. No i już udało się przechytrzyć. Przepiękna ryba. Kurde. Tak jest. Marzujący muszę. Tata też miał w to wkład, no. Także... Ale sztuka. Kurde. 70. Dobra, do tej łuski ma 70. I od tej... No 90, 92, 1. Metrówki niestety nie ma, także prawdopodobnie nie ma nowego rekordu, jeśli chodzi o Amura. Wydaje mi się, że to może być nawet i ta sama ryba, ale to nie jest ważne. Ważne, że kolejna fenomenalna przygoda i fenomenalna ryba złowiona. Coś wspaniałego. Piękniutki. No i co? Żebyście i wy, i ja za rok się cieszyli takimi rybami, no to co trzeba zrobić? Wypuścić. Żeby kolejne piękne przygody przeżywać. Poszedł. No i mi się wydaje, że w tym momencie możemy zakończyć dzisiejszy odcinek.
bo to, co chciałem, zrealizowałem. W jaki sposób, to wam pokazałem. Bardzo dziękuję za obejrzenie i do kolejnych odcineczków. Siemanko!